Czy wiesz, co to jest syndrom ZPZ? To jest naukowo objaśnione zjawisko, nazwane w ten sposób przez mojego przyjaciela Macieja Maciejewskiego, który uczył mnie żeglarstwa, jako zajebiste poczucie zajebistości. Syndrom, który dopada niestety wielu początkujących instruktorów żeglarstwa i nie tylko. Na szczęście uleczalny. O tym też opowiadam w takiej swojej książce, jak zostać dobrym instruktorem żeglarstwa. Czy mam receptę na to, żeby zostać instruktorem żeglarstwa dobrym? Nie, nie mam. Myślę, że nikt nie ma takiej recepty. Ja zajmuję się żeglarstwem, uczę żeglarstwa prawie 30 lat, z czego ponad 20 lat robię to zawodowo. Uczyłem się tego, jak uczyć żeglarstwa w strukturach Polskiego Związku Żeglarskiego zaczynałem, ale też uczyłem się w Royal Yachting Association w Anglii, uczyłem się w ISSA, uczyłem się w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego i z każdej tej organizacji coś fajnego wyciągnąłem, podpatrzyłem i wziąłem dla siebie. I tak polecam też Tobie podejść do tematu, jeśli chcesz uczyć żeglarstwa. Ucz się u wielu instruktorów w różnych organizacjach i wypracuj swój styl. Polecam uwadze tę książeczkę, taka mała, niepozorna, a zebrałem w niej, no można powiedzieć, 20 lat swojego doświadczenia zawodowego. Co tutaj znajdziemy? Oprócz tego, jak prowadzić zajęcia z manewrowania jachtem pod żaglami, żeby to miało ręce i nogi. Na przykład mój kurs pierwszy żeglarski wyglądał w ten sposób, że była pierwszego dnia nauka ostrzenia odpadania, drugiego dnia nauka zwrotów, a potem żeśmy trenowali, chociaż bardziej bym nazwał to tresurą, trenowaliśmy manewry, które będą na egzaminie, czyli dojście do człowieka, dojście do nabrzeża i dojście do bojki. Nie nauczyłem się wtedy żeglarstwa, chociaż wydawało mi się, że już wszystkie rozumy pozjadałem. Tutaj pokazuję dużo więcej innych manewrów, które po kolei wykorzystywać, jak chociażby naukę pływania na wstecznym, wykorzystanie nawieczności, zawieczności, wiele, wiele takich fajnych ćwiczeń. Jest w niej również o nauce manewrowania jachtem żaglowym na silniku. No dzisiaj jednak dużo tych manewrów wykonuję na silniku, więc też tutaj to opisałem. Tutaj bardzo ładnie to podpatrzyłem, właśnie te metody w Royal Yachting Association. Jak byłem na szkoleniu właśnie zarówno Yachtmastera i potem cruising instruktora. Bardzo fajnie to tam w tamtej organizacji pokazywali, jak do tego się zabrać. Też to tutaj opisałem, ale również opisałem, jak prowadzić zajęcia teoretyczne, na co zwrócić uwagę, jak się ludzie uczą, w jaki sposób. Nie każdy z nas jest taki sam i bardzo dobrze, że nie jesteśmy tacy sami, bo byłoby trochę nudno. Ale właśnie jak prowadzić zajęcia teoretyczne. Ja na przykład osobiście, no może nie tyle, że dostaję szału, ale zawsze tam mnie gdzieś pionuje, jak słyszę, gdy instruktor mówi, że będzie prowadził wykłady. Albo mnie koledzy pytają, czy będziesz robił dzisiaj wykłady z tego, albo robiłeś wykłady z tego. Nie, ja staram się nie robić wykładów, bo wykład to nie jest fajna forma zajęć teoretycznych. My w Morce robimy zajęcia teoretyczne, żeby było miło i skutecznie i przede wszystkim efektywnie. O tym też tutaj piszę. No ale miałem nie tylko reklamować książkę. Książka jest dostępna, link w opisie. Jest dostępna na stronie Morki w formie klasycznej e-booka, ale miałem powiedzieć, jak zostać dobrym instruktorem bądź dobrą instruktorką żeglarstwa. No przede wszystkim nauka, podpatrywanie innych. Warto iść na kurs instruktorski, obojętnie w której organizacji, ale nie ograniczać się tylko do kursu instruktorskiego. Taki kurs instruktorski naprawdę dużo daje, pokazuje, jak uczyć. I to jest nauka, jak uczyć, to jest zupełnie coś innego niż nauka manewrowania. Polecam. No i edukować się ciągle dalej w kierunku żeglarstwa, no bo niestety sprawy mają się tak, że no, nauczyciele nasi, czy to przynajmniej moi, czy z podstawówki, czy ze szkoły średniej, no, mówili, że będziemy uczyć się do końca życia, a na pewno do końca naszej aktywności zawodowej, więc tutaj też nas to czeka. Ja staram się zawsze pojechać minimum na jeden, chciałbym na dwa, ale nie mam czasami na tyle czasu, ale na minimum jeden jakiś kurs
w roku dowolny, gdzieś tam, czy w Polsce, czy w Europie, i też się trochę podciągnąć, coś podpatrzeć, jakieś nowinki. Oczywiście literatura, która jest dostępna na rynku. Staramy się jeździć na szkolenia i ciągła nauka. Pochwalę się, że od półtora roku jestem studentem ratownictwa medycznego, bo trzeba było podciągnąć się troszeczkę też z pierwszej pomocy. Także jeśli chcesz być dobrym instruktorem, dobrą instruktorką żeglarstwa, polecam uwadze tę książkę. Nie trzeba się ze mną zgadzać, bo po przeczytaniu tej książki, bo tak jak powiedziałem, nie mam jedynej słusznej recepty na nauczanie żeglarstwa, nikt jej nie ma. To jest moje podejście, warto się z nim zapoznać, polecam. Oczywiście, jeżeli po przeczytaniu masz uwagi do tego, podziel się w komentarzach, jestem otwarty. Myślę, że mój ZPZ już się dawno skończył. Taką mam nadzieję, aczkolwiek czasami się gdzieś tam ujawnia, ale staram się go kontrolować. No i tyle. Uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć, zanim zaczniemy uczyć innych. Pozdrawiam, do zobaczenia na wodzie, samych sympatycznych kursantów i sympatycznych kursantek. Cześć!